witam w kolejnym odcinku serii Let's Play Dawn of War 2. Tym razem jest znowu Retribution. Dziś na warsztat weźmiemy Tyrana Roju. A poszukajmy sobie jakiejś fajnej floty Roju. Jakiegoś fajnego Roju. To wygląda fajnie. Tak, coś ciekawe. To chyba najbardziej też fajne. No, lubię błękit. Dobra. Bawmy się, jaką tu mamy broń. Czyli mamy działo przeciwpancerne. O, to jest fajne, bo doszło razem z DLC. No, ewentualnie możemy się pobawić jeszcze w walkę wręcz. Nie, to razem pójdziemy w daleki zasięg. Dobra, teraz pancerze. Stand Capers. Plazma. Miasma. Co ty mi dajesz? O, fajnie. Dobra. Nie, chyba we wzmocnienie minionów butonem nie będę brać. No to co wiadomo, że jedyne na to musi być. Okej, to jest ważne. Nie lubię wojownika, bo jest tylko jeden. Jest taki średnio wytrzymały. Okej. O, fajne. Jeszcze więcej, żeby bardziej źle stykowało z moją główną bronią. Aha. O, fajne. Znaczy, może się jakieś osiągnięcie uda zdobyć. Dobra, no to lecimy. Jeszcze spróbuję pokazać go jako tanka, ale... O, znowu ja coś w miarę ogarnięć. Chyba. Dlaczego? Nie, on nie może mieć tak wszystkiego poziomu. Że to nosi. On musi to ukończyć już parę razy. O, tak, Elite Talk. Za to, że już wcześniej 20 nim nabił. Czyli mamy... Czyli jest w miarę ogarnięty. To on też powinien być w miarę dobry. No zobaczymy. Skoczy. Czyli mam... Lordem Generalem jest Victor. I GameStick UK jest Tau. A ja idę Tyranem Rojów. Nie, ta broń jest o tyle ciekawa, że moim zadaniem jest atakować jak najwięcej oddziałów. Żeby nabiło się jak najwięcej na różnych oddziałach się, bo jest taki tej trucizny czy robaczków. Zresztą co tam to jest. Okej, czyli pod Q mam szarże. Okej. Ciekawe jak tam... O, wieżycz, wieżyczki! Cholera! Przeszedłem! No tak. O, mój gęs... Mój... Jagenokrady powinny tutaj coś zrobić. O, dwa działka, fajne. Ale obsrane minami. Chyba faktycznie muszę się dokopać do tego... do tej podwójnej broni, bo to wygląda nieziemsko jak dla mnie. Za szybko ich eliminują.
Taka sobie jednak ta broń się robi. No ale przynajmniej mój oddział... Bo nie, ja będę się nudził później dopiero. O, my nawet nie zajęliśmy tych! Boże! No zaszarżujmy, bo co... No bo czemu nie? Że przydałoby się możliwość większego jak punktu, no ale... Dobra. No właśnie, tak wygląda szarża. Wszystko po drodze. Zniszczone. Jakbym ja wszedł w walkę wręcz, mogę zagwarantować, że w dość krótkim czasie zostałyby tylko te najcięższe kolumny z tej mapy. No, zeżerać mi to, to... No, radzicie sobie, dobrze. Ojej. Zabić najgroźniejsze. Dobra, nowe poproszę gangstery. One są tanie. Może ten generał jest niesamowity. O, tak się wyrywamy z walki. Mam dziwne wrażenie, że jeśli nie przyjdzie jakiś pojazd, to poradzimy sobie bez problemu. Z nastawieniem, że szybko nie... Przed 12 falą nie powinniśmy mieć dużych problemów. A w sumie takie sobie to działo. Nie czuć tego damage'u strasznego. No, nie dadzą rady. A Tau sobie radzi samemu. O, zantropy. No, tyranidów jest dużo, to... Aj! Nawet nie zauważyłem, kiedy zginęły. Pal się. Jak to fajnie wygląda. Zresztą... O, 8 fala. Ej, strzelaj! Mój Boże, w jakim one tempie giną? Dziab! Huh.
O, coś... O, to padło. Nie, nie. Nie padniesz, nie padniesz. Uuu, już 200. Mnożnik, fajnie. A, już mam pomysł, do czego jest to działo, żeby nabić tam osiągnięcie, że zabija się 20 jednostek naraz w jednej sekundzie. Bo w sumie to działo zadaje jednak spory ten damage. Bum bum. No nie macie szans, gdzie? Orki! Dużo, dużo i mały dimej. Dużo, idealne na moje działko. Kurczę, jak te, jakby jeszcze jedną falę... Kolejna fala powinna już nam dać naprawdę ogromne. Te dodatkowe. O lulu, co tu się dzieje? Zabijajcie. Tyranie roju do boju. Co do tego, że działo zwiększa mój pancerz, tam polepsza moje minionki, to muszę powiedzieć, że się fajnie sprawdza. O, teraz taka bardzo fajna fala. Naprawdę na niej bardzo często się ginąłem wcześniej. Bo po prostu każdy bierze taką broń, żeby była efektywna i się okazuje, że nie mamy broni przeciwpancernej. Efektywna przeciwko tym masom jednostek. Wiesz, a damy radę. Okej. Okay. To jest fajne. Nie ma, nie zabijecie go. Możecie się starać, ale nie dacie rady. Boże, ten mnożnik zaczyna szaleć. Jeszcze jedna fala. Naprawdę się będzie robić ciekawie. O, chodź tu. Nie zabijecie nas. Nie macie szans. Gincie, worki. Nie ma się szans przeciwko tyranidom. Co teraz? Aha. Więcej tyranidów. Miło. Ale to zabija.
O nie, nie! A, ten Steelery. Poproszę. No fajnie, 14 fala za nami. I jeszcze ani jednej śmierci. No, jakby do... Chyba może... Chyba dojdziemy do... dojdę do jakiegoś rekordu własnego. Bo teraz... 400... mnożniku 400... To jednak te punkty będą szły dość szybko. No właśnie, to jest... No tak, zapomnij... O, niszczą to! Orki niszczą jednak to. Fajnie. Jakby to całe pękło, to by mi to znacznie ułatwiło robotę. Oj. I najgorsza ze wszystkich możliwych fal. Jeśli się ją przeżyje... Jeśli ją przeżyje... O tak! Przeżyjmy ją! Damy radę! Ludzie... A! Ty nie żyjesz. Zapomniałem. No tak. O, nie fajnie wyszło, ale było już tak fajnie. Mogliśmy przejść dalej odrobinę, ale mówi się trudno. Sprawdzę, czy to nie jest mój rekord. I najwyżej na tym... Ciekawe, o ile do którego levelu mu to podniesie. O, prawie do trzeciego. Dobra, wyjdziemy. Wyjdziemy i to dodam do opisu filmu. Czy doszedłem... Czy mam nowy rekord, czy też nie? I na razie żegnam. Do zobaczenia w podsektorze Aurelia. Już w przypadku... Już w kampanii, moim myślę. Do widzenia. Żegnam.